Siema ludzie tutaj z i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny materiał na Total Dramaturkach. A dzisiaj sobie pogadamy o postaci, która przez cały, można powiedzieć, całą serię, przez cały sezon ukrywa swoją, tak jakby, tożsamość, swój charakter. A to postacie jest oczywiście Skalec, zły swój Pakitef, postać, można powiedzieć o sposobieniu dosyć dziwny, bo z jednej strony jest mocno inteligentna, a z drugiej strony jest po prostu, mówiąc delikatnie, szalona. Ale najpierw, przybliżę wam jej charakter, więc tak, Skalet jest inteligentną dziewczyną z cichym, ale enigmatycznym zachowaniem. Jej rozległe, zaawansowane słownictwo często zdezorientuje jej drużynę, przez co często musi upraszać swoje sugestie, co niejednokrotnie mogliśmy zauważyć w poszczególnych odcinkach, który występowała. Początkowo wydawała się być resztą miłą i pomocną dziewczyną, ale tak naprawdę jest wcielonym złem, które mogło zrównać wyspę z ziemią w zamian za główną nagrodę. No wiadomo, od kasy to się w głowie przewraca, wiadomo jak to jest. Jest bardzo przebiegła i łatwo manipuluje ludźmi dzięki mocy swojego mózgu. Najlepiej to widać w relacjach z Maxem, którego wykorzystywała do różnych złych czynów, by móc ukryć swoją prawdziwą naturę. Czy coś w rodzaju, wiecie, takiej perswazji, wiecie, no... Niby ona mu, wiecie, wmawiała, że jest niczemna, tak naprawdę, no to pokryją, ukryciła sobie z niego... No, powiedzmy sobie szczerze, no, beczunie. Nie ukrywajmy tego. Jakby to można powiedzieć. Więc tak, podczas gdy Max bierze całą winę na siebie, skalę bywa też bardzo rozrażniona. Jak wtedy, gdy Max uczy z niej swoją asystentkę, to pokazuje, że nie lubi być przekładana na drugie miejsce. I trzeba od razu też wspomnieć, że tutaj ich relacja była dosyć mocna nawet wyspy Paki Telefon. Praktycznie jedną no, Max uważał się, wiecie, za wielkiego, nikczemnego naukowca. <laughs> Referencje do Dextera z laboratorium Dextera muszą być. Sorry. Tak, wielki naukowiec, tylko że w przeciwieństwie do omawianego przed chwilą przeze mnie pana, tamten pan był inteligentny, Max akurat był, no w skrócie, idiotą. Więc tak, ogólnie patrząc na ich relacje, tutaj najpierw przybliżę wam relacje Maxa i Scarlet. Praktycznie Max traktował, można powiedzieć, Scarlet jak poduszka przez praktycznie cały sezon. Dopiero, można powiedzieć, w piątym odcinku podmów przeszłości było widać, że Max docenia jej tak jakby przydatność, ponieważ przez pierwsze pięć odcinków praktycznie on ją dosłownie gnębił, była wykorzystywana do robienia jego wynalazków i bawianiu mu, że jest i w ogóle i w ogóle. Gdzie Skaler po prostu wprost, w następnym czy szósty odcinku problemy ma małpy, spowodowała, Pomysł taki, wymyślał pomysł taki, żeby Maxa, można powiedzieć, prowadzić jego własną pułapkę, bo tam chodziło o to, żeby złapać oczywiście przeciwno drużynę, potem oczywiście trzeba było złapać, jakby to można powiedzieć, małpę, która oczywiście połknęła pieniążek. No i tutaj Max zastawił pułapkę, tak? I tutaj skalę chciała zrobić tak, żeby Max padł ze swoją tak jakby pułapkę, żeby sam się wyeliminował z gry. Ale niestety... Zamiast też, można powiedzieć, złapać całą drużynę i jego, tak jak można powiedzieć, kopać całe to zamieszanie, że on to wszystko zrobił, no to on też się złapał, siła razem z całą drużyną. No, no cóż, i też niby po części plan się udał, bo wiecie, było wszystko ładnie, pięknie i tak dalej, i tak dalej. Głos przegłosowany było, że Max ma wylecieć, ale niestety pojawił się anonim od Sugar, gdzie dowiedzieliśmy się, że Ella, brew zakazowi, Krisa śpiewała, więc wiadomo, kto wtedy odfrunął z armaty, jakby to można powiedzieć. Wiadomo, co się stało, wiadomo, do czego to się wszystko sprowadzało. Drugą kwestią jest to, że można powiedzieć Scarlett obmyślała większość strategii w drużynie, czyli pima, to, pima, pima potę w kinosejach, czyli w pływających, pływających łososiach. Tutaj dosłownie ona dużo strategii wymyśliła w tej drużynie, żeby drużyna miała jak najlepiej. To prawda. Była bardzo inteligentna, choć skryta. Ale tutaj pojawia się jedno pytanie. Czy ona rzeczywiście jest dobrą osobą? Czy ona, może powiedzieć, zawsze pod sobą tą maskę? Czy to jest czymś spowodowane, że ...jej odbiło. Mog mogę powiedzieć prosto, niby można powiedzieć, że Wyspa Pachnitew tam pokazuje to, że skaler po prostu nie cierpi Maxa i... ...nie mogła znieść tego, jak ona była traktowana przez wymienionego, przez wymienionego przeze mnie osobnika. Fakt. Ale to też wygląda dla mnie, jakby ona była taka też troszeczkę od zawsze, że była przebiegła, że ktoś jakieś nie wiem, gdzieś dokuczył, To po prostu, powiedzmy sobie szczerze, włączę się taki typowy god mode i... Była po prostu, ona, no nie wiem, była, ona wprost mogła wszystko rozwalić dokoła własnej osi, jak ktoś się po prostu zdenerwował. Tylko widać, że to co można powiedzieć było w wyspy Pakitew, czyli chęć zwycięzca, zwyciężenia ponad wszelką miarę, każdy już koszty, nawet zabicia uczestników. No, hardkorowy odcinek, odcinek dziesiąty wyspy Pakitew, moim ulubionym odcinkiem e, z całego sezonu. Mimo że, no mówię, ten sezon nie jest jakiś strasznie zły, ale jest, jest dużo elementów, które mi po prostu nie podpasiły. Ale mówię, to jest na tyle inteligentna osoba, że pokazała to, czego w ogóle bym się po niej spodziewał. że ona będzie taka, wiecie, spokojna w ogóle ona na przykład odpali się w finałowym odcinku i, nie wiem, wygra finał na przykład. Bo nawet liczę na to, że ten Scarlet wygra finał. Na wyspie Paki. A tu się okazało, że ona pod wpływem tego co się działo na tle poprzednich odcinków, jak była traktowana przez Maxa, jakich Niektórzy uczestnicy, można powiedzieć Irytowali, patrzcie na przykład na Tofera, gdzie Można powiedzieć Tofer ją irytowała tym swoim, wiecie, takim zachowaniem, tym takim laziarskim podejściem, że będę taki wiecie klonem Krisa i w ogóle mam na wszystko wyjebane i Jestem zajebisty i tak dalej, to bardzo ją irytowało i się w ósmym odcinku po prostu na niego odpaliła i to już był zwiastun tego, co mógł nam pokazać 10 odcinek Wyspy Pakitew. Naprawdę, charakter, uch, nie wiem jak to nawet nazwać. by patrzcie, człowiek spokojny, cichy, niepozorny, a z drugiej strony mamy wybuch emocji, wszelakich. I chęć, można powiedzieć, udupienia klisa ponad wszelką miarę kosztem życia uczestników, co się wydarzyło w dziesiątym odcinku Wyspy Pakitew. Bo Jezu, to było po prostu coś pięknego. Ja nawet mam teorię, że naprawdę było jakieś wydarzenie w jej życiu, które mogło też tak spowodować, że ona bardzo źle nastawiała się do ludzi I można powiedzieć, nie wiem... Wydarzenia z Baxem i tym, że ona chciała zdobyć te milion dolarów spowodowało to, że odpaliły się jej, wiecie, te... Nie wiem jak to nazwać, wspomnienia, nie? Wspomnienia z Wietnamu, ja nawet nie wiem, jak to kurde określić Po prostu... Odpaliły się jej pewne zachowania, które były wywołane pewnie wcześniej I to, i, i to była można powiedzieć taka, taki punkt zapalny, Max był punktem zapalnym, ponieważ Wiecie, chciał zaczyć, a tak naprawdę to no, nie to, że kogoś kurwił, no to po jego złoże zrobię i nawet krzywdę W tym złym traktowaniu. nawet nie wiem jak to nawet nazwać Wiecie, niby postać taka typowo komediowa z niego była, żeby wiecie posłać się o, o takiego, z takiego wiecie typowego luzera który chce być zły, a tak naprawdę to nic nie prowadzał, można powiedzieć, do tematu, tylko po chciał wiedzieć taką kobietę, żeby ktoś, nie wiem, oglądający się po prostu zaśmiał, jaką mi akurat, no, były momenty, gdzie mnie Max śmieszy, były momenty, gdzie ja dostawałem po prostu że i nie mogłem patrzeć na ekran, jak go widziałem. Były różne momenty, gdzie albo się śmiałem na przemian, gdzie czułem zażenowanie, jakoś występowało, na przykład w tych momentach, że zaszerzowanie chciał się wywyższać, wywyższać ponad skalę, mimo że ona wszystko tak naprawdę robiła i starała się, żeby jej drużyna miała jak najlepiej. I to powodowało, że no... nie lubię tej postaci. Po prostu taki, ci typowy jak dla mnie, no. Nie wiem jak to po prostu nazwać, a to taka mistrzyni zła. Ma charakter dziewczyna, ma dziwucha charakter. Wie co, jak. Tylko... szkoda, że się tak ukrywa, bo mówię, gdyby... Od razu pokazała swoje ja. Może i by została wywalona na początku, nie wiem, nie wiem tego. Ale może jakby zrobiła jakąś porządną strategię i była nikczemna i wywalała każdego po kolei. już nawet taką wersję Scotta mogli z niej zrobić, że po prostu strategicznie by podchodziła, po prostu by wyrzucała wszystkich uczestników jeden po drugim. I na przykład, nie wiem, Maxowi zrobiła tak, że sam by chciał wrócić do domu. W sensie taki, że uświadomiła mu, Prost, że ty nie będziesz chłopie nikczemny, ty się nie nadajesz do tego. Ty lepiej zachowuj się nie jak nikczemny, tylko nie wiem, skup się na czym innym. Żeby po prostu jakoś w jakiś sposób mu to uświadomiła, tak? I myślę, że to miałoby wtedy sens, że uświadomiła mu by to, że no nie nadaje się na bicie złym. I ja bym takie coś chciał na przykład obejrzeć z jej udziałem. Niestety, czegoś takiego nie dostaliśmy, w mojej przynajmniej opinii, troszeczkę to było słabe, że tylko ją tak mocno rozwinęli na ostatnie odcinki z jej udziałem, i uważam, że szkoda, bo jest to jedna z tych postaci, której ją bardzo, bardzo lubię z jednej strony, a z drugiej strony, kurde, jak ją słabo napisali, w sensie takim nie wykorzystali jej w pełni potencjału, bo byście że ona mogłaby być naprawdę zajebista antagonistką, tylko. Niestety zro... chodzi o to, że zrobili takie coś, że ona nie została w pełni wykorzystana, tak jakby gdzieś ten potencjał nie wyfrunął przez okno i dobra, wiecie co ludzie, piszą tak scenariusz, że jak po prostu odbije w tym odcinku zostanie ona zeskwalifikowana, można powiedzieć, z programu I bez możliwości powrotu, jak to określił Chris pod koniec 10 odcinka razem oczywiście z Maxem, bo oni przecież króli wokół wyspy. Ona przecież znalazła ten panel sterowania, oczywiście Max go zniszczył, rzygając na niego. No i wiecie co potem się działo. Anomalie typu, anomalie pogodowe, nie wiem, drzewa, które były rakietami, można powiedzieć, nie wiem. Nagle, nagła zmiana konstrukcji wyspy, w ogóle wyrost góry na przykład na środku wyspy, jak to było zaprezentowane na początku 10 odcinka. Wyspy Pakitew, no różne rzeczy się działy, trzeba samemu obejrzeć. Najlepszy oczywiście był moment, gdy ona przejęła oczywiście ten centrum sterowania, centrum kontrolne te główne no i chciała po prostu dosłownie wszystkich zamordować. No to, to był najlepszy moment z całego odcinka, odcinek kultowy, który no zapisał się bardzo mocno w świadomości fanów, jak i jeden z najlepszych odcinków też w serii obok, nie wiem, bo odcinków z, z totalnej porażki w trasie, szczególnie pierwszego sezonu, mówię. Wyspa Paki Tef mogłaby naprawdę rozwalać system, gdyby Scarlet była lepiej napisana, na przykład postacią, i e, nie było postaci typu czarodziej. Tak, do ciebie mówię. Nie chcemy ciebie więcej. Mam nadzieję, że nigdy nie wrócisz. E, jeśli będzie nowy sezon totalnej porażki, to mam nadzieję, że ciebie nie przywrócą. Że mam nadzieję, że jesteś już chłopie zasłomowany. E, że tak to powiem. No i moja ocena końcowa bo tutaj można powiedzieć, podsumowałem. Mniej więcej, jak to wszystko wyglądało z jej udziałem i uważam, że Scarlett szczerze patrzy, z tato, jak sobie radziła w wyzwaniach I patrzę z tato, że Chciała już poniekąd, od samego początku pozbyć się Baxa i zgarnąć wszystko dla siebie Taktyka spoko, ale bardzo mało emocjonująca Bardzo mało emocjonująca, mogła to rozegrać lepiej ale za sam pomysł na postać, yy, mógłby mi dać spokojnie ocenę 8 na 10, spoko postać. Ale słaby czarny charakter, bo to jest czarny charakter na jeden odcinek. Mogli z niej zrobić gówno antagonistką, myślę, że to by się jeszcze ciekawiej oglądało, jej udział. A tak to skalę skale dostaje ode mnie ocenę 8 na 10, nawet spoko postać. Ciekawe wątki z nią były, ale mogli ją trochę lepiej jeszcze zrobić. Mogli ją na przykład zrobić, coś tak na przykład to było, mówię. Nawet dać coś takiego jak zbale, żeby się nadwalały jakieś kurde matriksy, czy cokolwiek, już to by było, myślę nawet ciekawe, nie jeszcze ciekawsze niż to co nam oczywiście zaprezentowali, To no, bo wiecie taki skryty, czarny charakter, fajny pomysł, ale można było to jeszcze rozwinąć o kilka dobrych wątków, więc no, tutaj był Zakolnikow, życzę wam jego dnia, a wy napiszcie co sądzicie o skalet w komentarzach, do i cześć, na razie.